Tak jak wspominałem, jesteśmy na serwerze Polish Island i wczoraj o godzinie 23 był Wipik i świeżo po tym zaczynamy. Jak na razie jest na serwerze 18 osób, więc i tak bardzo ładnie moim zdaniem, a myślę, że dołączycie i będzie nas tutaj jeszcze więcej. Widzę, że zostało dodane drzewko umiejętności skill tree, tak jak na tym serwerze, na którym poprzednio graliśmy, więc mamy to wszystko co tam, tylko ładnie po polsku. Ten skill podwoi ilość zdrowia, zużycia bandaża na przykład i tak dalej. Bardzo fajnie, podoba mi się. No i musimy sobie wybrać jakieś miejsce na bazę, pojawiliśmy się w mieście. No i muszę coś tutaj wybrać, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia co. Fajnie jest zrobione to, że jeżeli wejdziemy sobie na przykład na zajezdnię kolejową, teraz jest nobody owned, czyli nikogo tam nie ma, to ona się przydziela do nas jakby i nikt nie może nam przeszkadzać, lutować naszych rzeczy, skrzynek i tak dalej. I jak stamtąd wyjdziemy, to się jakby resetuje. Tak samo przy takich rajdach, które spotykamy losowo stworzone na mapie, tak jak na przykład tutaj. Mamy rajd medium i one się losowo pojawiają, plus dodatkowo można je sobie kupować tutaj easy i tak dalej. Proponowałem wam poprzednio, żebyśmy zbudowali się w jakimś jednym miejscu i po prostu mieszkali w jednej osadzie, ale jeżeli to jest serwer polski, tutaj możemy się normalnie komunikować, spotykać i tak dalej, to myślę, że nie ma problemu, żeby zbudować się w różnych miejscach i po prostu odwiedzać. O, akurat samoloty lecą z rzutami. No, tak więc ja sobie znajdę jakieś miejsce, wy sobie znajdziecie jakieś miejsce, moi drodzy widzowie, a jesteśmy na tym samym serwerze, więc będziemy i tak się spotykać, może jakiegoś bossa nie będę mógł pokonać, jakiegoś rajda zrobić, to będziemy sobie wspólnie pomagać, ewentualnie sobie na to. Chyba, że bardzo będziecie chcieli się zbudować blisko mnie, no to nikt wam przecież nie broni, tylko ja sam jeszcze muszę zdecydować, gdzie ta moja baza będzie, bo naprawdę jest dużo, dużo opcji. Dobra, zaczniemy tutaj na razie przy spawnie. Piszę sobie kita, bo tutaj raz można chyba użyć takiego większego kita, dokładnie. Dostaniemy wszystkie narzędzia. Okej. Okay. Domyczek sobie wywalmy, strzały. Dobra, uporządkuję tu sobie trochę. Okej, okay, porządek w miarę zrobiony. Mamy startowy ekwipunek. I otwórzmy sobie 3 srebrne jaja. Zobaczymy, co z nich wypadnie. Ja pierdzielę, fajnie. Piła, to mi się podoba bardzo. Możemy ją od razu załadować. I mamy pompkę, więc to się bardzo przyda na początku. No, tam jakiś zrzucik spadł właśnie. Zobaczmy, może zdążę go podnieść i może on jest niczy i to byśmy mieli też na start jakieś fajne przedmioty. Wow, 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 coś tu do mnie wali. Zobaczcie. I to jest bocik. Dobra, 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 damy sobie z tobą radę, bocie. Leży. Pięknie. Cholera, jakiś 360 robił w ogóle takie coś, zrobił i strzelił do mnie. Co to było? Mamy nowy level, moi drodzy, tak więc ST. Aktualny poziom 1, punkty dostępne 2 sztuki. Dobra, ja pójdę od razu w medycynę, bo to jest taki pierwszorzędny. Użycie bandaża, tak, i w regeneracji życia. To myślę, że na początku najbardziej opłaca się robić. No i teraz jeden bandaż leczy mi 10 HP, a nie 5. Więc będzie o wiele łatwiej się uleczyć. Nie wiem, gdzie jest ten zrzucik. Gdzieś w tą stronę. Patrzcie, ile tych botów tu chodzi w ogóle. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ja cię kręcę. A, leży kolejny. Amunicja tylko z nich wypada. Dobra, to na razie nie ma co się nimi interesować, bo naprawdę sporo biją. Dobra, na początku odpalmy sobie piłę i zbierzmy trochę drzewa, co? Siema. Dobra, teraz trochę beczek jeszcze. Zaczniemy gdzieś budowę domku może, co? Tu lepsze części nawet są. No weźmy, zobaczymy. Co ty robisz na mojej łajbie? Koniec paliwa, wysiadka. No to jedziemy dalej. Dobra, ja tu wysiadam, jak chcesz jechać dalej, to śmiało. Paliwo jest w środku. Narka. Idziemy zbudować się, moi drodzy, w tym miejscu. Spodobało mi się takie miejsce polodowcowe, powiedzmy. Tu jest port nowy, który troszkę zmodyfikowali w ostatnim update'cie. No i mamy blisko lotnisko, oczyszczalnie wody. Powinno być fajnie. Dobra, wygląda to tak. Trochę mi brakuje tutaj drzewek jakiś i tego typu rzeczy. No ale może być. Mamy pałkę cukrową. Niam, niam, niam. Można to zjeść? Bić się tym? No, nic się nie da z tym zrobić. Bardzo stara laska cukrowa z 2014 roku. Ładne to.
Wiecie co, tutaj jest niedaleko bardzo portu. Port jest bardzo ładny. Przerobili je troszkę i tutaj teraz cargo będzie normalnie wpływało. Fajna opcja. I tu boty biegają, więc rewelacja, będą też przerabiarkę, mamy skrzynki, beczki i tak dalej. Więc buduje się gdzieś w tym miejscu i jest dojazd drogą. Więc będę mógł po prostu wszędzie dojechać. To myślę, że jest bardzo dobra opcja. Zbudujemy się w tym miejscu, to jest takie płaskie. Płaska powierzchnia. A, tylko tutaj się nie da, bo jesteśmy za blisko portu. Jeszcze to kawałeczek dalej, trzeba się odsunąć. Dobra, tak jakoś wyszło na to, że wróciłem się znowu do tego miejsca, tak więc spróbujmy tu coś postawić. Martwi mnie jedynie ta góra na środku, ale myślę, że jakoś to obudujemy. Okej, tu będzie środek. I na razie zrobię coś takiego 3x3 po prostu. A potem zobaczymy, jak to się rozbuduje fajnie. Okej, na ten moment wygląda to mniej więcej tak. Mamy taką bazę 3x3, szafa. Tutaj dostaliśmy na stal duży schowek w postaci tej trumny. Piecyk postawiłem. No i będę jeszcze górę robił, ale na razie tyle wystarczy. Muszę materiałów nazbierać. I, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby stawiać tutaj tabliczkę na tym serwerze, żeby wam nie usunęli bazy. Tak więc ja sobie stawiam i piszę, czyja to jest baza. O, no i myślę, że takie coś wystarczy, co? Z dwóch stron widać. Kasior, 5/4. Można grać dalej. Widzę, że bardzo fajny sklepik tutaj zrobili. Na poprzednim wipe jeszcze tego nie było. A tutaj po wpisaniu ukośnik S mamy shop. I tutaj mamy jakiś economic. Tutaj mamy gold i za RP. A, czyli ekonomia za dolary po prostu. Takie jest zbierane w grze. Tutaj za golda, czyli jakiś chyba lepsza waluta, a tutaj za RP. Czyli są trzy różne sklepy i można tutaj kupować w każdym co innego. Tu za RP-ki, tutaj mamy za złoto, chyba dopiero to testują, widzę. Ale tutaj najlepiej to działa za ekonomię, bo jest tego naprawdę sporo. My mamy 60 dolarów jak na ten moment, a za 500 można jackhammera kupić, więc ja do tego dążę, bo nie będę jakąś siekierką zbierał. No i druga fajna rzecz to jest stock market, czyli możemy chyba sami wystawiać przedmioty. Taki trochę rynek się zrobi i ludzie mogą to kupować. Czyli mamy sprzedaż do serwera, potem oferty kupna graczy i oferty sprzedaży graczy. No myślę, że niedługo zostanie to troszkę bardziej wyjaśnione. Okej, moi kochani, wychodzimy z domu. Idziemy pozbierać trochę materiałów, może kogoś pozabijać. Zobaczymy, tu mamy bardzo blisko lotnisko. Ale pójdę bardziej na port. To chyba jest lepsza opcja. Zobaczymy, jak on wygląda. Zabijemy kilka botów. Może powinienem trochę skał zebrać, byśmy mieli metal, trochę siary. W sumie nie wiem na razie, po co mi siara. Można by pozbierać. Nie, na razie tych skał nie będę ruszał, póki mi nie będą naprawdę potrzebne. Idziemy po prostu pozbierać skrapa na stół, receptury i tak dalej. O, patrzcie, cargo płynie i cargo powinno przez środek tutaj przepłynąć, czy coś jest nie tak? A, teoretycznie powinno tutaj przepłynąć. Chyba, że ona tu startuje i już zrobiło kółko. O kurwa, czołg. Co na porcie robi czołg? Ja pierdziele. Dobra, tu mamy bocika, z którym się strzelam. O cholera, on leci tędy. Dobra, leży. Ale tego czołgu trochę się boję, szczerze mówiąc. Blacha i 12 amunicji. Uuu, jakie fajne rzeczy w skrzynce. Tu do mieszania. Jakieś komponenty, strój, to sobie założymy od razu. To jest co? Niebieski kombinezon. On daje radiację 4, ale przeciwko pociskom dużo. Okej, okay. A to idę przeciwko pociskom? 30, no to i tak lepsze. Dobra, to sobie wywalamy. Co to jest to? Coiny. Uuu, i? Blue map, duży prezent. Najlepszy jest taki, jak rozpakujesz go teraz. Czy to jest jakaś mapa? Otworzyłem. The treasure has appeared on the map at grid D14. Gdzie jest D14? Zobaczmy sobie tutaj. To jest D15. Ale dobra, zobaczmy, co może być w tej skrzyni, tylko trzeba stąd spieprzać jak najszybciej, żeby mnie czołg nie zobaczył. No ale te coiny to mi się naprawdę bardzo podobają. Lubię takie rzeczy. Jak jest waluta jakaś na serwerze, można ją zdobywać ze skrzynek, z botów. Rebelka. No i zobaczcie, tu jest ta skrzyneczka gdzieś. O, patrzcie, jest. Zobaczmy. No i fajnie. Koinka, neon.
Wezmę, pułapki nie chcę i to okej. Nic specjalnego, lepsze były rzeczy w tamtej skrzynce, ale... Niech będzie, zobaczymy co jest jeszcze w tej. Skrapik, sprężyna, krzesło. Tego nie chcę. I kolejna mapa, zobaczcie. Strój do nurkowania też nie. Red map. Uwaga. F15, czyli kawałek dalej. Co w każdej takiej skrzynce będą... Będą mapy? Ciekawe. Dobra, naszym głównym celem jest zdobycie... Co to jest? Vendor jakiś tu łazi. Z mapami. Naszym głównym celem jest zdobycie czegoś, czym możemy rajdować. I ja chciałbym sobie na Easy Raid iść, bo naprawdę to mnie jara, to rajdowanie, podoba mi się to. Więc musimy coś zrobić, żebym mógł stworzyć zaczele. Albo musimy odblokować wybuchową amunicję i semikę na przykład. Bo do stołów pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu mamy dostęp w mieście, więc to... To nie jest jakiś wielki problem, możemy się tam teleportować raz na jakiś czas i po prostu pokraftować rzeczy, albo nauczyć się z tych stołów już bezpośrednio. Ta skrzyneczka jest gdzieś tutaj. O, patrzcie. I to już jest inna skrzynka. Uuu, cholera. Fajny, kilk ze znaków. Scrap, kamera i łącznika przy... A, albo w sumie wezmę. Zobaczcie, że na oczyszczalni są dwie skrzynki w ogóle. Co to jest? Ja bym tam poszedł, zobaczył co. Czy dużo boty w tak broni? Moglibyśmy mieć fajną broń na start. Okej, zobaczyłem, że żeby mieć konia, to chyba nie da się go normalnie zdobyć, kupić, ani nic takiego, tylko trzeba go kupić za skrapa. Dokładnie za 700 skrapa, zobaczcie na czacie. Łódkę za 500 skrapa i potem kolejne rzeczy będą do kupowania. Powiem wam, że jest to ciekawa opcja, bo... Co innego, naprawdę, podoba mi się. No ale tu mamy kamerę, lodóweczkę, to, dobra, biorę wszystko. No, i lotnicho, teraz weszliśmy na strefę lotniska i jest przejęte przez nas. I nikt tutaj w tym czasie nie może wejść. Dobra, jeden bocik leży. Oj, ten był naprawdę mocny już. Cholera, leci kolejny chyba. Granat rzucił. Uwaga. Podchodzi, nie podchodzi. Dobra, załadujmy sobie kuszę. O cholera, kolejnego granata rzucił. Co? Ja sobie jeszcze bandaż użyję. Trzeba załadować jeszcze shotguna. I zaraz w niego wlatujemy. Kusza do łapki i... Gdzie jesteś, kolego? Ty no, zniknął. Jest. Pokaż głowę, pokaż główkę. O, ja się nie trafiłem. Kolejny Bradley jeździ. Średnio bezpiecznie, ale dodali teraz na tych większych monumentach Bradleye, które są potężniejsze niż ten na Lampsite, więc może być tu drogo. Kolejny bocik zabity. Medy. Te sprawy, fajna opcja. O cholera, granat mi do góry rzucił, skubaniec. Co tu się dzieje? Cześć, kolego. Zdobyłeś poziom i zrobiłeś 2 SP. Co to jest SP? Skill 3? Skill points, okej. 6 punktów mamy dostępnych, dobra. Bierzemy sobie teraz medycynę. I dodajemy tutaj w regenerację życia. Level up na maksa. Dobra, i kolejne 2 punkciki damy tutaj, że nasze bronie 20% wolniej się zużywają na poziom, czyli 40% wolniej będą się zużywać. I muszę tu jeszcze dać niestety aż 3 punkty, żeby odblokować kolejną ścieżkę i tutaj, żeby NPC-om zadawać więcej i żeby NPC zadawały nam mniej. To jest jedno z istotniejszych chyba drzewek, rzeczy w drzewku. Ja dzik wleciał. Jeszcze raz trzeba strzelić. O cholera. Uuu, leżymy. Shit, man. Co, zostawił nas? Nie będzie nas dobijał nawet? 36% szansy. Muszę apteczkę sobie zrobić, to będziemy mogli łatwiej wstawać. O, i leczy się teraz, patrzcie, skubaniec. Chyba, że mnie dobije zaraz. Jak się uleczy na maksa. No, miło by było wstać, bo mamy trochę sprzętu przy sobie. O, cholera. Lecz się. Dobra, uciekamy. Chyba za nami nie podbiegnie, ale wstaliśmy, więc rewelacja. Wo, biegnie za nami. Dobra, czekamy tu na niego. Uff, leży, ledwo. O cholera, rakietnica nam wypadła. Wracamy do bazy. You haven't safe any home, jak... Haven't safe any home, jak ja... Cholera. Zapisałem home'a przecież przed chwilą. Ucieczka, moi kochani, spadamy stąd. Mamy rakietnicę. O, jeszcze tego zabiłem, trzeba go podnieść. A tu kolejne pociski, trochę skrapika, dobra. Fajnie jakby był zrobiony taki plugin, że na przykład rozwalając skały,
mamy jakąś małą szansę na to, że wypadnie nam, podobno, nie wiem, diament albo coś takiego i ten diament możemy sprzedać za 50, nie za 50, za 500 coinów. 50 to jest malutko. Lubię takie elementy szczęścia. To samo było w Tibi, którą bardzo uwielbiałem kiedyś. To była taka malusieńka szansa na przykład, że wypadnie nam mega legendarny miecz ze szczura. I ta szansa była 0,000001. Więc jak ktoś bił same szczury, to była szansa, że mu to wypadło po kilku latach gry. Naprawdę, lubię takie elementy. Powiem wam, że zrobimy inaczej. Teraz będę liczył na to, że wypadnie mi gdzieś rakieta, albo w sumie kupimy ją nawet w sklepie. Czy ja to mogę kupić? Rakietę. Bum bum. Nie, rakiety tu niestety nie ma, ale mołotowa na przykład można by kupić i się włamywać mołotowami do baz. Albo satchela za 300 i się go nauczyć. Rakietę za tysiaka można kupić, no to troszkę nas jeszcze nie stać na to. Dobra, tu sobie postawiłem krzesełko. Tu mamy stół do mieszania na później. A może te herbatki w końcu zrobimy, bo to jest dosyć istotna rzecz. Tak, będzie trzeba się tym zająć, tylko obawiam się, że jak mieszkamy na zimie, to ta temperatura nie będzie się utrzymywać. Ale zobaczymy. Tutaj dałem neon, ale do tego potrzeba prądu, więc jeszcze chwilę i tu lodówkę. Jestem bardzo ciekaw, po co jest krew. Tu jest niby napisane, że wykorzystywana do tworzenia apteczek, ale wiecie, że apteczki tworzy się kompletnie inaczej. Okej, przerobimy sobie na razie wszystko. Wszystko, co się da, a te pieniążki sobie zaniesiemy do miasta. You have said the current location as your home. Dobra, czyli teraz możemy już sobie wracać do domu. Teleportujmy się do miasta i zobaczymy, co tam można kupić. Ja wezmę te pieniążki i wezmę też skrapa, bo jestem ciekaw, może tam coś będzie? Tu za 300 można generator testów kupić, czyli daje nam nieskończony prąd. Za tysiaka stół trzeciego poziomu. To wiecie co? Chyba tak sobie zrobimy, żeby nie tworzyć go, bo to bez sensu. Po prostu sobie go kupimy, a tu w tym miejscu można uczyć się tworzyć rzeczy i tak dalej, więc sobie to muszę przejrzeć. Tu możemy zdepozytować nasze pieniążki. 35 mamy przy sobie depozyt, no i 180 teraz jest w naszym banku. Rewelacja. O, jak miło, że tak szybko działa recycler. Zawsze to lubiłem. No i dobra, mamy 440 skrapa. Podoba mi się, no ale na razie nie będę tutaj nic za bardzo kupował. Czekam, aż będziemy mieli stół trzeciego poziomu. Chociaż na początku przydałoby się znaleźć, mówię, satchela jakiegoś, albo go kupić i się go nauczyć, żebyśmy mogli po prostu już to rajdować. I mamy też tutaj do losowania jakieś skrzyneczki. Chciałbym zobaczyć, co to jest. Bonus case, case 200 RP. No dobra, open. Zobaczmy, co to jest. O cholera, wiecie, co to jest. Wy wiecie, co to jest. I tu czyli mamy skrzynkę, losowanie jak skrzynek w CS-ie i tak dalej. I możemy wylosować surowce. Fajne, podoba mi się. I jest mała szansa na C4. Dobra, open case. Uwaga, lecimy. Dum, 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 dum. I jest 2,5 tysiąca kamienia. Okej, szkoda, że nie jeździ taki paseczek, tylko przeskakuje. Byłoby lepsza, no lepsze takie poczucie jakby. I co 24 godziny możemy taką jedną bonusową skrzyneczkę otworzyć, a mamy tutaj jeszcze jedną jakąś zwykłą, nie wiem. Widzę, że można ją kupować po 1000 dolarów, tu też 1000, 1200, 500, a tu jest RP pokazane. Troszkę mi się miesza, ale okej. Może jakiś błąd? Zobaczymy. Otwórzmy jeszcze tą jedną. O, tu ze skrapi, znaczy z komponentami, tak? No to fajne, otwieraj. Open case. 5 SMG buddy. Fajnie. No i dobra. A tutaj teraz za 300 można kupić na przykład. Chyba, żebym nie kupił od razu. Uwaga. Kupiłem? Chyba nie kupiłem. Tutaj za tysiaka można z broniami. O cholera. No to tu już są fajne rzeczy i to bym sobie otworzył. Bo można wylosować semika, C4, rakietę, wszystko. Tutaj kolejne za tysiaka z samymi broniami. 1200 wybuchowe wszystkie rzeczy i takie najlepsze widzę. Wow. O, lipka, fajne. I za 500. Materiały. No, surowce ogólnie takie. Tak, to tam jest błąd, bo tutaj mamy 200 dolarów. A jak wpiszemy cases, to tutaj jest 200 RP. To admini do poprawki. Taka mała uwaga. Wiem, że to SMG Buddy może mi się przydać, żeby tworzyć jakieś bronie, ale na razie to
to robię. Mówię, zależy mi na skrapie, więc zostawiamy to tak. You can't teleport from a safe zone. Dlaczego nie mogę się z miasta teleportować do domu? No to akurat dziwne. No dobra, to opuśćmy sobie miasto w takim razie i dopiero się teleportuję. Wróciłem, zróbmy sobie śpiwór, bo w ogóle nie mam tutaj łóżka żadnego. I dużo bandaży, bo bandaże nam się przydadzą. Chciałem teraz wystawić w markecie, czyli na rynku takim, czyli nie tutaj w sklepach, tylko w markecie takim dla wszystkich dostępnym. Bo widzę, że tutaj nic nie jest jeszcze wystawione za bardzo. Serwer sprzedaje jedynie drewno. Znaczy możemy kupić RP za drewno, czyli jedno drewno jest warte 0,0015 RP. Czyli za 1500 drewna jest 1 RP? Albo za 15 tysięcy? Musiałbym to przeliczyć. Zaraz sobie to sprawdzimy. A tak to nikt nic nie sprzedaje kompletnie, zobaczcie. Więc chciałem kliknąć tutaj sobie Rocket Launcher. Tak. Stworzyć ofertę nie kupna, tylko ofertę sprzedaży. Włożyć rakietnicę i sprzedać ją za 1000, bo za 1500 to jest normalnie do kupienia w sklepie. Więc jakby ktoś chciał na rynku kupić ją za 1000, mi ona nie jest na teraz potrzebna, to mógłby sobie ją kupić, ja za to płacę 30 RP. Ale niestety nie mogę, bo nie mam do tego permisji, więc kolejna uwaga dla adminów, ale wiem, że to dopiero wstawili ten plugin na serwer, więc do ulepszenia, tylko taką zwracam uwagę oczywiście, że jest taki problem. Kolejna fajna rzecz, jaka jest w piecu na przykład, że podstawowo jest prędkość przepalania i różnych takich rzeczy razy jeden i możemy to upgrade'ować właśnie za dolarki. Bardzo fajna opcja, że razy dwa się robi przepalanie za 300 dolarów. Mega opcja. Idę teraz pozbierać trochę drewna, bo mam w szafie tylko lekko ponad 100. Wrzucimy sobie do szafy, żeby mi się baza nie rozpadła i spróbujemy sprzedać trochę za RP. Nie mamy nowy level. Dodajemy sobie ST. Czekajcie, piłę muszę wyłączyć na chwilę, bo strasznie hałasuje ukośnik ST. I tak jak mówiłem, idziemy teraz w walkę. Tutaj dodajmy te dwa punkciki, które mamy. Okej, zużyło się 50 paliwa i mamy 22 tysiące drewna. Sporo. Wejdźmy sobie do sklepu. Stock market, tylko serwerowe oferty, wszystko. I zobaczmy, ile ja mógłbym dostać za to całe drewno. Price per one. Nie, coś źle kliknąłem, poczekajcie. Jeszcze raz tu. Sell to server. Ile ja za to mogę dostać? 33 RP. Czyli 33 dolarów chyba to jest 3 RP. Kurde, troszkę mi się to miesza, powiem wam, jak jest. Są dolary, jest złoto i jest RP. Złoto to nawet na to nie patrzę, ale dolary i RP i to się strasznie tutaj komplikuje. Dobra, sprzedajmy 10 tysięcy, zobaczymy. 15 RP powinienem dostać, czyli 15 pewnie dolarów, tak? Pyk. Jeszcze troszkę mi zostawili nawet. Zobaczmy, ile ja teraz mam. ES. Gdzie to jest pokazane? Tutaj 200. Nie, czyli RP. A, za RP faktycznie to się kupuje. Okej, czyli sprzedawać na stokowym markecie możemy za RP-ki. Jeżeli bym chciał tutaj wystawić, to też za RP-ki. A tu jest sklep też za ekonomię serwera, czyli za kasę. Dobra, wszystko rozumiem. Okej, nie było żadnego błędu. Tylko sklep za RP chyba jeszcze nie jest dokończony, bo można tutaj kupić tylko kilof za 150 RP i Axe za 150 RP, więc coś tutaj jeszcze nie działa. Dzień dobry. Fajne ubranko. Dobra, spróbujemy jeszcze raz sobie pójść na harbor. Tylko boję się tego czołgu walonego, no. Mamy tutaj też zejście do metra, więc w metrze też można coś porobić, tylko muszę najpierw jakąś broń zdobyć, bo bez broni to tutaj czuję się. No, pomijając tego shotguna, ale ten shotgun nie mamy do niego za bardzo amunicji, więc o, jest jakiś bocik, uwaga, pyk, głowę. Au, 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 jest shotguna do mnie. Czy nie, to nie shotgun, to coś. O cholera, to będzie chyba śmierć, patrzcie. Leży, dobra, jego śmierć. To przeskoczenie wpadając do wody. Tak jest, przeskoczyłem. Chcę zobaczyć, czy ten statek jest do zabrania. Jak nikt go jeszcze nie ruszył, ja bym go z chęcią wziął. Dlaczego tego nie mogę rozwalić? A to są chyba nierozwalalne beczki. Okej. Ty, no chyba jest nietknięty, patrzcie. Ale rewelacja. Bierzemy go chyba, co?
Nie mam paliwa. Tak to byśmy to sobie przejęli. Da się tu set home'a w ogóle ustawić? Home. Set. 2. Nie. Dobra, ale można by tu drzwiczki wstawić. Odpłynąć. I mielibyśmy drugą bazę taką. Ruchomą, powiedzmy. Ktoś był. Leży worek. Taką rzeczą. Trójkątna podłoga. Też tego nie chcę. Kolejny statek. Dlaczego ludzie nie używają tych statków? O co tu chodzi? No naprawdę, tego harbora ładnie zmienili tutaj. Ciężko jest wejść w niektóre miejsca. Te statki mnie najbardziej ciekawią. Trzeba jakieś paliwko znaleźć. O cholera. O świet, 10 HP, 10 HP, uciekaj. Dobra. Leczymy się i wrócę do niego. Dobra, nie. To jest mocny bocik. Ale ostatnio z takiego mi rakietnica wypadła, więc może warto. Dostał bańkę, 10 HP mu zostało. I drugi raz, dobra, leży. Ale to chyba nie jest ten jednak, bo tamten miał o wiele więcej HP. Fak, teraz muszę się dostać jakoś do tej drabinki. Opa. Tutaj zginąłeś, co masz przy sobie? No nic specjalnego niestety. Kolejnego bota tu gdzieś słyszę. O, już biegnie do nas, patrzcie. O cholera, co jest? O shit. On ma jakąś mocną broń. Tak się wydaje, dobra, spróbujmy z shotguna. Dobra, ale ja pierdziele, prawie zginąłem. Znaczy, już widziałem strzał jeden. Mam full HP, ale wiecie. O co mi chodzi? Nieważne. Zawał po prostu prawie dostałem. Powiem wam, że z 5 minut się męczyłem, żeby tu wejść na górę. Ale w końcu się udało, mam nadzieję, że będzie warto, że w tej skrzyneczce coś tutaj ciekawego jest. O, dobrze, latarka. To jest to, na czym mi najbardziej zależało. A co to jest to? XX Small Weapons Toolbag. Ogromna torba. Co to jest to? Picture of? Otwórz. Mam jakiś worek na coś. Weapon and Toolbag, czyli na narzędzia i bronie. Amunicję też? Tak. Okej, ciekawe. I tu mamy jeden plecak, z którego nic nie może nam nigdy zginąć. A tu mamy drugi, taki w ekwipunku, do którego możemy ładować bronię. Ciekawe. Zostaw mnie, dziadu ty. Dobra, mamy go. Kurteczka, nie chcę kurteczki. Bradley tu jeździ, boi się, że mnie zaraz ustrzeli. O, shit, tego gościa nie widziałem. I strzał. Dobra, leży. Jeszcze jeden tam jest, fuck. Bierzmy to. Ładujmy. Szybko muszę się uleczyć i dopiero będę się z nim bił. Bańka. 13 HP mu zostało, już się uleczył. 43. I leży. O, mina. Nie wiem, na kogo tego może go użyć, ale chyba na boty jakieś, ale to chyba musiałyby mnie gonić poza jakimś obszarem takim. Bo tu się nie da miny postawić, no. Shit. Czołg do mnie nawala. Ała. I jeszcze gościu, i jeszcze jeden. Ja pierdziele. Dobra, uciekniemy z tego. Trzymajcie kciuki, strzykowo. I za ściany. Wow. Dzieje się, moi drodzy. Oj, leży. Nie fajnie. Czy wstanę? O! Cholera, wstałem. Małe prawdopodobieństwo było, ale się udało. Uwaga. 28 HP. Chyba nie powinienem ryzykować. Teleportujmy się do domu, jeżeli zdążę. Jest. Uciekliśmy. Dobra. Jestem w domku. Dobra. Pójdziemy sobie jeszcze przerobić to wszystko. I stwierdziłem, że mam jeden strój, 3 mi niepotrzebne. O! Helikopter ruszył. Więc pójdziemy sobie na supermarket przerobić to, co się da. Tu ktoś się zbudował blisko nas. Jaki nick? Nie ma niku. O, tutaj jest, zobaczmy. Rofeki. Dzień dobry panu. Obliczki pan nie postawił. Uuu, na supermarkecie też są boty. Och, lipka. Ale dobra, może sobie poradzimy. Awansowałeś na wyższą rangę. 7 poziom. I co my teraz mamy? Oho, aż brąz. Fajnie. Kolejna bańka. O, shit, ty przebiegasz przez drzewa, gościu. Uspokój się. I mamy zieloną skrzyneczkę, otwórzmy. Uuu, zrzut, rewol... ma ten. Boże, jak to się nazywa? I gdzie to jest? A, tu od razu mi się
wróciło. O, fajnie. To też wpadło automatycznie. Dobra, spróbujmy z tego pozabijać, bo to jest lepsza broń na boty na pewno. I zielona karta. Co to jest? Królicza maska? Biorę to i rewolwer. Okej. Okay. Kolejna zielona skrzyneczka. Duży piec. Fajnie, a to co? Items and construction. Okej, okay, czyli teraz automatycznie będą mi tu wpadać przedmioty tutaj od broni, a tutaj itemy i konstrukcyjne jakieś. Fajne. No teraz to boty się łatwo zabija. Uhu, wykrywacz metalu, to może być ciekawe. Kolejna skrzyneczka. Ohoho, Thompsonik, ja pierdzielę. Telefon. I ten. I poziomy sto jak na broń, bardzo fajnie. Beczka, kolejna maska i 41 zł ciszy. No i dobra, wszystko przerobione, mamy 340 skrapa. Do tego 6 plandek, które przydadzą mi się do tworzenia ogródka. I wracamy do bazy. Myślę, że na dzisiaj będzie to tyle. Zrobiliśmy takie podstawowe rzeczy. Pierwszy odcinek nagrany. Wiecie mniej więcej jak to wygląda. Ja się teleportuję do domku. A w kolejnym już myślę, że uda się zrejdować pierwszą bazę. Będzie się działo. No, nasza półeczka wygląda tak, trzeba jeszcze ją podświetlić tylko. I broni już mamy chyba dosyć sporo, co? Fajnie się to zaczyna. Trzymajcie się, moi kochani. Do następnego filmu. Cześć.